Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj mamy 18 grudnia i rozpoczynamy już 18 vlogmas. Mamy dzisiaj sobotę, jest około godziny, już wam mówię, 13. Ja wstałam, zmontowałam vlogmasy, zdałam się na nie, ogarnęłam się i zaraz będę, słuchajcie, wychodzić z racji, że dzisiaj w Oławie ma miejsce, dokładnie w Galerii Oławskiej, ma miejsce otwarcie nowego salonu Sinsay, gdzie zostałam właśnie zaproszona na ten event, także zabiorę was tam ze mną. Pewnie i tak więcej wam pokazałam na story, także jeżeli jeszcze nie obserwujecie mojego Instagrama, to zapraszam bardzo serdecznie, bo często się tam udzielam, teraz ze sobą vlogmasy troszeczkę mniej, bo jednak staram się tutaj cały czas mać z wami kontakt przy kamerze, ale normalnie jestem tam aktywna dość często, także zaraz wam pokażę, w co jestem ubrana. No i tak jak mówiłam, dzisiaj idziemy na tą premierę, zrobimy sobie jakieś zakupy, pod koniec tego vloga zrobię wam też haul zakupowy i później idziemy, słuchajcie, zjeść do pasika najprawdopodobniej, zobaczymy, widzimy się z Kariną, a później idziemy na premierę Spidermana, dokładnie tak. Jeżeli wczoraj nie oglądaliście vlogmasa, to we wczorajszym vlogmasie w kalendarzu adwentowym od mojej mamy dostałam bilety na najnowszego Spidermana, Spiderman No Way Home, czyli bez drogi do domu. Ja zaczęłam być fanką Marvela dokładnie rok temu, od roku, przez cały rok oglądałam po kilka razy wszystkie filmy, od początku do końca i Spidermana włącznie, bo tak naprawdę od tego zaczęłam tą całą moją przygodę, bo zobaczyłam ci TikToka z Tom Hollandem, stwierdziłam, kurde, spoko gościu, zaczęłam oglądać właśnie filmy różne z nim i trochę wpadłam w taką obsesję na punkcie jego i zaczęłam go śledzić wszędzie, obserwować na każdych portalach społecznościowych i bardzo go polubiłam ogólnie. No i co? I tak się zaczęło, dokładnie prawie rok temu to się zaczęło. I co? I idziemy dzisiaj na premierę właśnie nowego filmu, a później jeszcze wyskoczę gdzieś z moimi znajomymi do jakiegoś baru czy coś w tym stylu, sobie posiedzimy. Także tak się prezentuje plany, tak się prezentują plany na dzisiejszy dzień, a teraz wam pokażę, w co jestem ubrana. W ogóle przyczepiłam sobie dzisiaj rzęsy, które dostałam dwa dni temu w kalendarzu od mojej mamy. Są one takie delikatniejsze, przez co mogę je używać nie tylko na imprezę, ale też na dzień, także bardzo fajnie. W ogóle moje włosy były jakieś takie dziwne, strasznie napuszone i użyłam trochę olejku, ale chyba użyłam go za dużo, bo mam wrażenie, że teraz się wydają tłuste. Nie wiem, pójdę zaraz je jeszcze przeczesać, ale są świeżo umyte, bo myłam je wczoraj, a kurczę, troszkę zrąbałam z tym olejkiem, bo mam wrażenie właśnie, że teraz się wydają takie dość tłuste, no ale trudno. Dobra, mam na sobie taką wielką, oversize'ową bluzę z Bershki z grzybami, do tego spodnie, które wam pokazywałam już wczoraj, przedwczoraj, z Pull&Bear'a i pasek ze Stradivariusa. Stylowa i do tego zakładam jeszcze taką torebkę z Zary. Hejka moi drodzy, mamy kolejny dzień. Ja wczoraj prawie w ogóle się do was nie odzywałam, ze względu na to, że pojechałam do tej Oławy. W Oławie zrobiłam zakupy, zaraz wam zresztą pokażę i wrzucę wam teraz tutaj urywki moich Insta Stories, które wczoraj wrzuciłam właśnie na Instagrama, także zapraszam was bardzo serdecznie. Hejka moi drodzy, przyjechałam dzisiaj do Oławy, a tak dokładnie do Galerii Oławskiej, z racji, że ma dzisiaj tutaj miejsce otwarcie nowego salonu sieci Sinsay, więc idziemy zobaczyć. Zrobimy jakieś zakupy i później zobaczycie wszystko na moim vlogmasie, także zapraszam bardzo serdecznie. Sklep jest naprawdę ogromny i ma mega duży asortyment dla dzieci, dla nastolatek, dla kobiet. Jest nawet cały dział dom oraz nawet dział męski, także naprawdę można znaleźć tutaj mega dużo rzeczy i chyba nie wiem, czy widziałam takiego dużego Sinsaya jeszcze gdzieś. Przez cały dzisiejszy dzień jest minus 20% na cały asortyment i dodatkowo przy kasie, jeżeli będziecie mieli rachunek za około 50 zł, możecie dostać darmową kawę, także bardzo, bardzo fajna akcja właśnie na otwarcie sklepu. Macie też DJ-a, także jest tutaj taka fajna atmosfera. Moi drodzy, ja swoje zakupy już zrobiłam, dostałam nawet balona i zapraszam oczywiście was, żebyście również dzisiaj tutaj wpadli, bo przez cały dzień macie super promocje
i zniżki. No i właśnie mam pełną siatę zakupów na niepościelonym pięknie łóżku i zaraz zrobię wam haul zakupowy. Są tutaj propozycje sylwestrowych outfitów, także mam nadzieję, że wam się spodobają. Naprawdę teraz w Sinsayu są bardzo niskie ceny i fajne rzeczy, także możecie znaleźć. Zaraz wam właśnie zrobię ten haul zakupowy i później pojechałam gdzieś z Kariną na pasika, a następnie poszłyśmy do kina i Boże, ten Spider-Man to było najlepsze, co mnie spotkało przez ostatnie kilka tygodni. Naprawdę, to było coś wspaniałego. Ja dawno nie miałam tylu emocji na filmie, tak różnych emocji. Po prostu ja płakałam, śmiałam się, ja byłam tak wciągnięta w ten film, że po prostu masakra. Było kilka, nie chcę tutaj nikomu spoilerować, bo wiem, że pewnie część osób chce iść do kina, także to będzie taka recenzja, postaram się bez spoilerów, chociaż pewnie i tak osoby, które miały, to się pewnie już naczytały pełno spoilerów. Ale no ogólnie film turbo wzruszający. Po prostu nie dało się powstrzymać łez, naprawdę. Wydaje mi się, że najtwardsze osoby były równie po prostu wzruszone. W tym filmie pojawia się straszna nostalgia. Niektórzy wiedzą z jakiego powodu, niektórzy nie, niektórzy się dopiero dowiedzą. Po prostu momenty szoku, gdzie ludzie na sali klaskali, krzyczeli, cieszyli się, to po prostu aż chwytało za serce. Nie bym miała nazwać to, wydaje mi się, że zdecydowanie jest to najlepszy Spider-Man, jakiego kiedykolwiek oglądałam. A tak w połowie filmu tak zdecydowałam, że Far From Home mi się bardziej podobało, czyli ta druga część Spider-Mana z Tomem Hollandem, już nie wnikając tutaj w te pozostałe Spider-Many, to wydaje mi się, że po tej drugiej połowie filmu to jednak chwyciło mnie za serce i to jest zdecydowanie najlepsza część, zdecydowanie. Słyszałam dużo opinii różnych krytyków i tak dalej, że jest to w ogóle najlepszy film Marvela dotychczas i bardzo, bardzo fajny film. Polecam wszystkim, czy jesteście fani Marvela, czy oglądaliście tylko jakieś tam stare Spider-Many, powinniście pójść i po prostu to obejrzeć, bo emocje są ogromne. No i to tyle, jeśli chodzi o Spider-Mana. Ja po prostu byłam w takich emocjach, miałam taki szok później emocjonalny, że totalnie jak wyszłam z sali, to nie wiedziałam, co się totalnie dzieje. I co? I później pojechaliśmy z znajomym właśnie na rynek. Trochę sobie pochodziliśmy, pogadaliśmy, posiedzieliśmy gdzieś tam na ławkach, no i wróciłam do domu około godziny 12 w nocy, coś takiego, byłam w domu i już byłam tak zmęczona, że poszłam spać. Także otworzymy sobie zaraz kalendarz adwentowy, ale najpierw zrobię wam haul zakupowy z Sinsaya. Także let's go! Zaczynamy od pierwszej rzeczy, będę wam oczywiście mówiła ceny również. A pierwsza rzecz akurat nie jest moja, tylko mojej mamy. Moja mama wzięła sobie taką koszulę nocną. Nie wiem, czy moja mama będzie to używała jako koszulę nocną, ale taką sobie wzięła z myszką Miki. Nie jest to raczej nic świątecznego, po prostu myszka Miki rozmiar M i kosztowała 46 zł. Następna rzecz to tym razem moja rzecz, również z myszką Miki, i jest to piżama rozmiar XS, kosztowała aż 70 zł aż, także to akurat dość spora, dlatego że to jakaś nowa kolekcja i ogólnie piżamy w Sinsayu są dość drogie. Mamy tutaj taką wielką myszkę Miki i takie świąteczne, fajne spodnie. Tak? Następnie wzięłam sobie taki komplet, taki piękny, niebieski, błękitny szalik, który jest turbo mięciuś i kosztowało 36 zł i właśnie do tego wzięłam sobie w komplecie taką czapkę również błękitną, ona kosztowała 16 zł. Następnie moja mama sobie też wzięła taki pokrowiec na AirPodsy, na słuchawki świąteczne, on kosztował 20 zł. Wzięłam sobie również takie sylwestrowe, i to już jest pierwsza sylwestrowa rzecz, czyli takie piękne kolczyki srebrne. O, proszę bardzo, tak one wyglądają, kosztowały 15 zł, także wydaje mi się, że jak na takie kolczyki to dość dobra cena, bo na przykład w H&M czy coś zapłaciłabym pewnie za nie około 40 zł, także 15 to jest naprawdę, naprawdę spoko cena. No i takie srebrne, ładne, wydaje mi się, że właśnie na jakąś imprezę będą idealne. Sweterek, który był jednym z droższych rzeczy, bo kosztował aż 80 zł, ale jest super i nie mogłam się powstrzymać z Grincha. Proszę bardzo, no przepiękny jest. Ja Grincha uwielbiam, to jest jedna z moich ulubionych świątecznych bajek. I ja wzięłam sobie akurat w rozmiarze XL, a ten sweterek i tak jest taki przymaławy. Również wzięłam sobie takie zwykłe rękawiczki bez palców i można sobie po prostu nałożyć te palce. One są idealne właśnie na jakieś takie świąteczne wypady, czy też w górę, czy na jakieś jarmarki albo coś w tym stylu, bo macie palce, możecie trzymać, jeść, wszystko nie brudząc rękawiczek, a równocześnie możecie sobie zamknąć i po prostu ocieplać łapy, także to jest super. Zestaw przepięknych świątecznych skarpetek, jak je zobaczyłam, wzięłam od razu. Aha, i te rękawiczki kosztowały 20 zł, a te skarpetki były na przecenie i kosztowały również 20 zł. Tanie, bo naprawdę
20 zł za takie świąteczne skarpetki w okresie świątecznym to się nie zdarza, także naprawdę super cena. I teraz zostały już tylko sylwestrowe propozycje i to jest jedna sukienka, którą Wam pokazałam na moim Insta Stories. Ona jest taka piękna, koronkowa, to ona kosztowała 50 zł. Rozmiar S, tak ona się prezentuje. No jest przepiękna. Kolejna sylwestrowa propozycja to taki jakby zestawik, można powiedzieć. W sensie ja to zrobiłam zestawem, ogólnie nie było jakby kompletem. Kosztowała ta bluzka 40 zł. Ja wzięłam w rozmiarze XXS. Mogłam się wziąć XS, bo troszkę ciasnawa jest. Mi się wydaje, że po praniu mogłaby się jeszcze bardziej zbić i może być jeszcze bardziej ciasna, ale się przepięknie mieni. Nie wiem czemu takie słabe światło jest, ale wydaje mi się, że widać. Idealna na imprezy i na sylwester, także wydaje mi się, że świetny zakup. Nie wiem czemu mówiłam, ale kosztuje 40 zł. I do tego wzięłam taką oto spódniczkę. Ona jest taka jakby, nie wiem jak to nazwać, no też taka brokatowa, ale delikatnie. Także nie jesteście już tacy bardzo pstrokaci, nawet nie wiem czy to złapie. Jest taka nitka jakby przechodząca, która lekko błyszczy. Także ona kosztowała, moi drodzy, 20 zł. Jest to taka miniuwa, obcisła, troszkę dłuższa. I ostatnie dwie rzeczy, które tutaj mam, to również kolejna spódniczka. Ja tą spódniczkę najchętniej bym połączyła z taką moją bluzką, co mam z Bershki, która tutaj tak przez cały środek dekoltu przechodzi. Po prostu taki srebrny paseczek. I właśnie połączyłabym to z nią. I jest to taka spódniczka, gdzie tutaj jest przecięcie. I to przecięcie jest połączone takimi łańcuszkami. Chwila, troszkę trzeba to... O, widać? Proszę bardzo, takie łańcuszki. Wygląda to bardzo ładnie. Troszkę jest na mnie luźna w pasie, a wzięłam i tak rozmiar XXS. Także nie wiem, czy mam sobie ją po prostu dać niżej, ale za to jak jest niżej, to już jest troszkę za długa moim zdaniem. Także taka spódniczka, tak jak mówiłam, nie wiem czy mówiłam, ale kosztowała 60 zł. I ostatnia rzecz to zwykłe czarne rękawiczki, tym razem już z palcami, które kosztowały 16 w zasadzie złote. O, i one w ogóle mają tą opcję, że można dotykać przez nie ekranu. No i to były wszystkie zakupy z Sinsaya. Jest tego dość sporo, także wydaje mi się, że bardzo fajne. Ja mam już stylówy i na imprezy, i na sylwester, także jestem przygotowana. Mam też świąteczny sweter, jakieś szaliki, czapki i w ogóle, także super. No a teraz idę po kalendarze adwentowe. Okej, okay, let's go. Uwaga, uwaga, otwieramy dzisiaj 18 okienko, które jest tutaj na samej górze, szybko znalezione. I dzisiaj, uwaga, uwaga, The Body Shop przyszykował kolejną kulę do kąpieli, tym razem o zapachu grejpfrutowym. I też czuć przez opakowanie, tak jak było z tą kokosową. Wzięłabym się kąpiel w wannie, bo tak cały czas gadam o tych kąpielach w wannie, a nigdy nie biorę to dlatego, że u nas w wannie jest strasznie słabe ciśnienie. I zanim cała wanna się naleje, to wydaje mi się tak z godzina co najmniej. Także muszę po prostu przygotować się na to wcześniej i wcześniej to zrobić. Także no, a dzisiaj mam strasznie dużo rzeczy do zrobienia, ale to zobaczycie na kolejnym vlogmasie. Także wydaje mi się, że później taka odprężająca kąpiel będzie idealna. Mixit i mam już kolejne okienko. Dzisiaj mi jakoś szybko idzie znajdywanie tych okienek. Dzisiaj mamy smak. Moi drodzy, orzechowo-jabłkowy. Kalendarz od mojej mamy i dzisiaj jest coś turbo lekkiego, także zobaczymy. Ja się poddaję do tej kamery, ona nie chce mi totalnie łapać ostrości, jestem obrażona na nią aktualnie. Uwaga, co my tutaj mamy? O kurde, mamy, słuchajcie, tak? Tak, rajstopy z logiem Rolling Stonesów. O kurde, tymi rajstopami... zapunktuję u mojego dziadka, bo mój dziadek jest ogromnym fanem Rolling Stonesów. No i u Kariny też. Przepiękne są. Zobaczcie, wow, zarąbiście wyglądają. Kozak, na jakąś imprezę wydaje mi się, że super sprawa. Pakuję na miejsce. Dobra, nie mogę tego zapakować, odkładam to po prostu. Kalendarz adwentowy od Pameli Rave. 18 okienko mamy. O, tutaj. I dzisiaj mamy jakiegoś batonika kokosowego. Uwaga, uwaga, czas na Sephora, 18 okienko, mamy tutaj takie dość malutkie, ale coś ciężkiego. Jest to kolejny lakier do paznokci. Mi się wydaje, że już teraz większość kobiet w sumie robi sobie hybrydowe paznokcie. Jakby daje na przykład jeden lakier zwykły, a drugi hybrydowy, to by było dużo, dużo lepiej niż jak dają same takie zwykłe lakiery. No nie wiem, no szkoda, ale ładny dość kolor. Może będzie do paznokci u stóp czy coś w tym stylu. Zobaczymy. Czas na NYXa. Uwaga, uwaga, dzisiaj mamy 18. Znaczy w zasadzie wczoraj mieliśmy. Oliwkę do ust.
Ale jakie ładne opakowanie, tak się błyszczy pięknie. Przepiękne. Ale ładnie pachnie, chociaż tak trochę sztucznie, ale ładnie. Ja mam strasznie suche teraz usta ostatnio. Kozak, będę używać, ale mega śliczne opakowanie, serio, przepięknie się błyszczy. I ostatni kalendarz to kalendarz z Kindera i dzisiaj mamy moje ulubione Kinder Country. Aparacie, łap ostrość. Co jest z tobą nie tak? Czemu ty nie chcesz, czemu ty nie idziesz tak strasznie pod górkę? Żenada. Okej, moi drodzy, a więc ja się już oficjalnie z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie tego filmiku. Dajcie znać, czy wam się podobało, a my widzimy się już jutro. Do zobaczenia i cześć.